Witam i zapraszam do wysłuchania krótkiej prezentacji dotyczącej czasu Present Perfect Continuous. O jaki czas chodzi? Spójrzcie na ten przykład. Where have you been? I've been waiting for you for 30 minutes. I've been waiting, czy I have been waiting, to właśnie czas Present Perfect Continuous. Już za chwilę zajmiemy się użyciem tego czasu, jego budową, następnie kilka słów o non-action verbs oraz czasie present perfect simple i wreszcie zestawienie czas present perfect continuous a past perfect continuous. Zapraszam. Zajmijmy się teraz użyciem czasu present perfect continuous. Będzie miało ono wiele wspólnego z teraźniejszością, jak sama nazwa wskazuje, present perfect continuous. A więc po pierwsze, używajmy tego czasu, gdy chcemy powiedzieć o czynności, która zaczęła się w przeszłości i trwa do dzisiaj. Na przykład, I have been learning English for 3 years, a więc uczę się angielskiego od 3 lat. Zacząłem 3 lata temu, uczę się do dzisiaj. Zwróćcie uwagę, w tym zdaniu pojawiło się słówko for. Mógłbym również użyć słówka since, używając punktu w przeszłości, a więc powiedzieć I have been learning English since 2007. A więc słówka for since będą charakterystyczne zarówno dla czasu present perfect, jak i present perfect continuous. Spójrzcie na to pytanie. How long have you been going out with Bożena? Czyli jak długo chodzisz z Bożeną? To zdanie, tak jak to poprzednie, również przetłumaczyłem na język polski, używając czasu teraźniejszego. Zwróćcie uwagę, że ta funkcja czasu present perfect continuous zbieżna jest właściwie z czasem present perfect simple. Kluczem jednak będą non-action verbs, o których za parę minut, a już za chwilę kolejne użycia czasu present perfect continuous. Po drugie, używajmy czasu present perfect continuous, gdy mówimy o dłuższej czynności, która zazwyczaj właśnie się skończyła, ale widzimy jej skutek. Spójrzcie na ten krótki dialog. Your eyes are red. Have you been crying? No, I've been cutting onion. Czyli masz czerwone oczy. Czy płakałeś? Nie, kroiłem cebulę. Albo I'm exhausted. I've been playing tennis since 1 p.m. Jestem wykończony. Grałem w tenisa od 1:00. Zwróćcie uwagę, że tutaj tłumaczyć możemy te zdania na polski używając czasu przeszłego, bo zazwyczaj mówimy o czynności, która się skończyła. I po trzecie, używajmy czasu present perfect continuous, gdy mówimy o czynności powtarzanej ostatnio, zwłaszcza z wyrażeniami czasu, takimi jak all day czy recently. Przykład, I haven't been sleeping well recently. Ostatnio dobrze nie sypiam. Jak prawidłowo zbudować zdanie twierdzące, pytanie czy przeczenie w czasie present perfect continuous? Musimy zapamiętać ten prosty schemat. Po pierwsze, have lub has, a więc słówko posiłkowe. Dodać zawsze słówko been. Dodać czasownik z końcówką ing. Na przykład, I have been learning English for 7 years. A więc uczę się angielskiego od 7 lat. Have been i czasownik z końcówką ing. Has pojawi się nam oczywiście w 3 osobie liczbie pojedynczej dla he, she oraz it. Jak sformułować pytanie? Przez inwersję, a więc zamianę 2 pierwszych słówek. W praktyce słówka posiłkowego have lub has i podmiotu. Na przykład, have you been learning English for 2 years? Czy uczysz się angielskiego od 2 lat? I krótka odpowiedź, yes I have lub no I haven't, z wykorzystaniem słówek posiłkowych have lub has. I na koniec przeczenie, a więc dodanie słówka not do słówka posiłkowego have lub has. Na przykład, I haven't been learning English for 3 years. Nie uczę się angielskiego od 3 lat. Albo she hasn't been learning English for 3 years. Ona nie uczy się angielskiego od 3 lat.
Skupmy się teraz przez chwilę na non-action verbs i odpowiedzmy na pytanie, dlaczego musimy o nich pamiętać, stosując czas present perfect continuous. Są to czasowniki nieoznaczające ruchu, a więc takie jak know, wiedzieć, like, lubić, belong, należeć, czy też seem, wydawać się. Co ważne, nie przyjmują one końcówki ing w języku angielskim, a więc nie możemy ich stosować w czasie present perfect continuous. Możemy jednak stosować je w czasie present perfect simple ze słówkami since lub for. I tak spójrzcie. I have known you for 15 years. Znam cię od 15 lat. Mimo że idealnie w tym zdaniu wyglądałby czas present perfect continuous, nie możemy go użyć, ponieważ słówko know nie przyjmie końcówki ing. Stąd present perfect. I have known you for 15 years. Jeszcze jedna rzecz. Czasowniki takie jak live, a więc żyć, mieszkać, a także work, pracować, ze słówkami since, for, możemy używać albo w czasie present perfect simple, albo też present perfect continuous, bez różnicy w znaczeniu. Spójrzcie na te dwie pary przykładów. I've been living here for 6 years, albo I've lived here for 6 years. Mieszkam tu od 6 lat. Różne czasy, znaczenie praktycznie takie samo. Czy też how long have you worked for IBM? Albo how long have you been working for IBM? Czyli jak długo pracujesz dla IBM-a? Różne czasy w tym kontekście z tymi czasownikami oznaczają to samo. Wiemy już, że mówiąc o czynnościach, które zaczęły się kiedyś i trwają do dziś ze słówkami for lub since, używamy czasu present perfect continuous. Ale jeśli czasownik nie przyjmie końcówki ing, czyli jest non-action, musimy użyć czasu present perfect simple. Na przykład I've been here for 3 hours, czyli jestem tutaj od 3 godzin. Nie możemy tego zdania sformułować w czasie present perfect continuous, ponieważ czasownik be w tym kontekście nie może przyjąć końcówki ing. Wiemy również, że czasowniki live oraz work mogą być używane z tymi dwoma czasami bez różnicy w znaczeniu. Niemniej jednak różnice między tymi czasami są i to poważne. Spójrzcie na tę parę zdań. I'm happy because I've painted the kitchen oraz I'm tired because I've been painting the kitchen for 10 hours. Zdanie pierwsze. I'm happy because I've painted the kitchen. Jestem szczęśliwy czy zadowolony, ponieważ pomalowałem kuchnię. Czynność skończona. Tymczasem zdanie drugie. I'm tired because I've been painting the kitchen for 10 hours. Jestem zmęczony, ponieważ malowałem kuchnię przez 10 godzin. Tutaj nacisk kładziemy na czas trwania czynności. To, że jest długa. Nie, że się skończyła. I'm happy because I've painted the kitchen, ale I'm tired because I've been painting the kitchen for 10 hours. Na koniec spójrzmy jeszcze na czasy present perfect continuous oraz past perfect continuous. Musicie pamiętać, że czas past perfect continuous jest odpowiednikiem czasu present perfect continuous w przeszłości. Spójrzcie na te dwa zdania. My eyes are red because I have been cutting onion. Oraz my eyes were red because I had been cutting onion. Zdanie pierwsze, tutaj mamy czas present perfect continuous, odnosi się do teraźniejszości. Moje oczy są czerwone, ponieważ kroiłem cebulę. Kroiłem ją przed chwilą, dlatego teraz mam czerwone oczy. Zdanie drugie odnosi się do przeszłości. Moje oczy były czerwone, ponieważ wcześniej kroiłem cebulę. Czas past perfect continuous, ponieważ czynność ta była dłuższa, trwała do jakiegoś momentu w przeszłości i skutkiem jej były właśnie czerwone oczy. Spójrzcie jeszcze na ten przykład. I've been doing yoga for 5 years. Albo I had been doing yoga for 2 years in 2007. Czyli zdanie pierwsze w czasie present perfect continuous. Ćwiczę jogę od 5 lat, czy uprawiam jogę od 5 lat. I zdanie drugie. Uprawiałem jogę od 2 lat w roku 2007. Proponuję, abyście zrobili kilka dołączonych do prezentacji ćwiczeń i do zobaczenia w kolejnym edukaście.
Dziękuję.